Siemaneczko, z tej strony Jadek, no i dzisiaj przygotowałem do Was zestawienie premier na miesiąc sierpień 2022 na platformach PC-owych, także lecimy z odcinkiem. 2 sierpień. Rozszerzenie wprowadza do gry 135 kart, w tym ich nowy rodzaj, lokacje, stanowiące tymczasowy dodatek do planszy. Zapewniają nam one wzmocnienia, a zasady ich działania przypominają karty stronników. Kiedy decydujemy się je aktywować, musimy pamiętać o ich trwającym jedną turę czasie odnowienia oraz stale zmniejszającej się wytrzymałości. Wraz z premierą dodatku lokacje trafiają do Hearthstone na stałe. Oprócz rodzaju kart, Murder at the Castle Natia wprowadza też nowe słowo kluczowe – nasycenie. Działa ono na podstawie opartej o duszę waluty Krainy Cieni. Karty obdarzone mocą nasycenia wchłaniają animę utraconą przez poległych przyjaznych stronników, zamieniając się w swoje potężniejsze wersje. By w pełni się nasyciły, musimy trzymać je w ręku jak najdłużej, aż zostaniemy poinformowani przez grę, że transformacja dobiegła końca. Kolejnym nowym elementem są karty legendarnych podejrzanych. Każda klasa otrzymała jednego, sprawiając, że do odkrycia jest mnóstwo różnych motywów zbrodni. Z kolei obecność księcia Renatala zapewnia naszemu bohaterowi 10 punktów zdrowia więcej oraz 10 dodatkowych kart w talii. 3 sierpień. South of the Circle przenosi nas w lata 60. XX wieku, w sam środek zimnej wojny. Głównym bohaterem gry jest Peter, klimatolog i wykładowca akademicki, którego podróż samolotem kończy się twardym lądowaniem na Antarktyce. Szukając ratunku i walcząc o przetrwanie, protagonista wspomina swoją przeszłość od dzieciństwa, przez pogoń za karierą, po romans z poznaną na uniwersytecie Klarą, wraz z którą uwikłał się w polityczny konflikt, a także analizuje swoją obecną, kryzysową sytuację. W South of the Circle akcję oglądamy z perspektywy trzeciej osoby, TPP. Eksplorując lodowe pustkowie, towarzyszymy Peterowi w jego walce o przetrwanie. Po drodze śledzimy historię przekazywaną zarówno poprzez retrospekcje, które przenoszą nas do innych lokacji, oraz dialogi, jak i poprzez świat gry, narracja środowiskowa. Poza tym regularnie podejmujemy decyzje rzutujące na dalszy bieg wydarzeń. 4 sierpień. W Hearthvest 2 akcję oglądamy z lotu ptaka. Przygoda wiedzie Cartera i jego drużynę przez różnorodne krainy. Wśród nich znajdziemy m.in. suche pustkowia, miasteczka pionierów oraz zaśnieżone, górskie rejony. W trakcie zabawy prowadzimy do boju drużynę wyjętych spod prawa rzezimieszków. Oprócz Cartera będącego typowym bandytą z Dzikiego Zachodu, znajdziemy w niej wiedźmę Flynn, indiańskiego wojownika zwanego roześmianym jeleniem, czy wreszcie przywróconego do życia starca Billa, którego jedynym celem jest ponowne udanie się na wieczny spoczynek. Motorem gry są różnorodne misje, podczas których przychodzi nam m.in. napadać na pociągi, brać udział w pościgach konnych, czy też toczyć pojedynki na ubitej ziemi. Opowieść jest kształtowana przez nasze decyzje. Dokonywane przez nas wybory wpływają również na lojalność poszczególnych członków drużyny, co przekłada się na ich skuteczność w walce. Starcia toczą się w trybie turowym, a w ich trakcie musimy wykazywać się przede wszystkim zmysłem taktycznym, uważnie rozmieszczając członków drużyny i robiąc użytek z ich zdolności specjalnych. Wystrzelone przez Cartera pociski przebijają się przez niektóre powierzchnie, Flynn potrafi teleportować się z miejsca na miejsce, roześmiany jeleń szarżuje na wrogów, zadając im potężne obrażenia, natomiast nafaszerowany ołowiem starzec Bill potrafi strzelać pociskami tkwiącymi w jego cele. Ponadto w grze zaimplementowano system brawury, który nagradza nas odnowionymi punktami akcji w zamian za dokonywanie serii zabójstw. 9 sierpień. Podstawy rozgrywki przypominają Two Point Hospital. Akcja gry ukazana jest w widoku izometrycznym. Naszym celem jest zbudowanie lukratywnego uniwersytetu będącego w stanie na siebie zarabiać. Grę zaczynamy podczas letnich wakacji. Cel daje nam możliwość przygotowania kampusu na rok akademicki. By studenci byli zadowoleni, musimy uczynić uniwersytet przyjemnym dla oka, zatrudniać kompetentnych wykładowców oraz oferować interesujące kursy. Znalazły się tu na przykład kursy gastronomiczne, gdzie uczniowie pieką przerośnięte ciasta,
oraz kursy rycerskie, gdzie uczą się jazdy konnej i walki. Ponadto każdy uczeń uczęszczający na nasz uniwersytet posiada unikatową osobowość i własne oczekiwania wobec kampusu. Mogą oczekiwać konkretnych kursów, klubów studenckich lub inicjatyw do socjalizacji z innymi. Zadowoleni uczniowie będą rozwijać się szybciej, dzięki czemu uniwersytet zdobywa coraz lepszą reputację. Tytuł cechuje się swobodą i otwartością. Jedynym, co ogranicza gracza, jest stan jego portfela. 11 sierpień. Fabuła przedstawiona w Axiom Verge 2 został skonstruowana w taki sposób, by znajomość poprzedniej części nie była wymagana. Tym razem kierujemy miliarderką o imieniu Indra, która, korzystając z windy umieszczonej na Antarktydzie, przenosi się do świata przypominającego alternatywną wersję Ziemi, gdzie znajdują się ruiny upadłej cywilizacji. Ten świat skrywa jednak w sobie coś, co jest gotowe porwać protagonistkę. Rozgrywka w Axiom Verge 2 bazuje na tych samych mechanikach, co poprzednia odsłona cyklu. Gracz przemierza więc kolejne lokacje, pokonując przeciwników i omijając rozstawione pułapki. Do dyspozycji graczy oddano szeroki arsenał broni, a także możliwość hakowania niektórych części mechanicznych oponentów. Dodatkowo wraz z postępem zabawy natrafić można na urny, których rozbicie umożliwia pozyskanie nowych umiejętności. Możemy też skorzystać z nowych gadżetów, jak kompas ułatwiający wykrycie urn, czy zdalnie sterowany dron. W produkcji tej gracze mają okazję wcielić się w tytułowego baranka, ocalonego przed egzekucją przez tajemniczego, demonicznego nieznajomego. Główny bohater zostaje obdarzony potężną mocą, dzięki której nie tylko stawia opór swoim przeciwnikom, ale też zdobywa uznanie pozostałych mieszkańców jego świata. Moc ta nie została mu jednak przyznana za darmo. Aby spłacić swój dług, protagonista staje na czele świeżo założonego kultu. Jego celem jest nie tylko szerzenie słowa i pozyskiwanie nowych wyznawców, ale też eliminacja pozostałych sekt prowadzonych przez fałszywych proroków. Chcąc pozyskać nowych wyznawców, główny bohater nieraz wyrusza w rozległy świat, stworzony w oparciu o losowo generowaną mapę i składający się z 5 tajemniczych regionów, pełnych skarbów, sekretów oraz różnorodnych przeciwników. Niebezpieczna okazuje się nie tylko dzika fauna, ale też inne kalti prowadzone przez konkurencyjnych proroków. Walka z hordami przeciwników i unicestwianie przywódców pozostałych sekt pozwala na wchłanianie ich mocy. W Cult of the Lamb istotne jest również wzmacnianie wiary swej trzody poprzez kazania, a także dbanie o zadowolenie czczonego bóstwa poprzez odprawianie mrocznych rytuałów i wznoszenie nowych budowli, tworzonych ze zgromadzonych w trakcie wojaży zasobów. Archipelag Midnight Isles leży na mrocznym, pełnym zagrożeń oceanie otchłani. Pomiędzy jego wyspami poruszamy się na pokładzie przeklętego statku, którego deski widziały już niejedną załogę. Przemierzając ów region zamieszkiwany zarówno przez istoty znane z podstawki oraz poprzednich rozszerzeń, jak i wcześniej niespotykane, występujące tylko w tym miejscu, natrafiamy na wielkie bogactwa, a także jeżące włosy na głowie okropieństwa rodem z koszmarów. Od naszych decyzji i umiejętności zależy, czy przygoda zakończy się odkryciem tajemnicy archipelagu Midnight Isles i zdobyciem fortuny, czy śmiercią. Gameplay Pathfinder, Wrath of the Righteous, The Treasure of the Midnight Isles nie różni się za bardzo od tego, co znamy z podstawowej wersji gry. Wraz z naszą drużyną eksplorujemy więc rozmaite zakątki tytułowego regionu, zwiedzając klimatyczne lokacje, walcząc w czasie rzeczywistym z aktywną pauzą oraz wykonując obowiązkowe i poboczne misje. W trakcie zabawy można jednak korzystać z niedostępnych wcześniej magicznych broni, mikstur i zwojów. W Ramblers akcję oglądamy z perspektywy trzeciej osoby, TPP. Zabawę rozpoczynamy od wykreowania własnej postaci. W miarę postępów odblokowujemy kolejne dodatki kosmetyczne, pozwalające na lepsze dostosowanie wyglądu zawodnika do indywidualnych preferencji i wyróżnienie się z tłumu. Rozgrywkę rozpoczynamy od wystrzelenia z armaty i wylądowania w wybranym miejscu. Zabawa opiera się na zasadach Battle Royale, a w jej trakcie zacięty bój o zwycięstwo toczy 40 zawodników. Podczas dynamicznych pojedynków okładamy się pięściami, korzystamy z broni i ulepszeń, jakie znajdujemy w skrzyniach rozrzuconych po mieście, a także rzucamy w przeciwników wszystkim, co nawinie nam się pod rękę. Potyczki urozmaicają różnorodne ataki specjalne. Walka toczy się w otoczeniu wielkomiejskiej zabudowy, na którą składają się zarówno osiedla małych domków, jak i gigantyczne drapacze chmur. Po rozległej mapie przemieszczamy się na piechotę,
Jako że nasza postać jest niebywale zwinna i szybka, potrafi pokonać każdą przeszkodę, a dotarcie na szczyt nawet najwyższego wieżowca nie stanowi dla niej większego problemu. 12 sierpnia. W CTI gracz wciela się w rolę operatora kamer miejskich, a do jego obowiązków należy monitorowanie ulic metropolii i zgłaszanie odpowiednim służbom potencjalnych zagrożeń. Chcąc zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom, musimy przyglądać się mapie miasta i reagować nie tylko na kradzież, rozbój czy terroryzm, lecz także na alarmowe sytuacje pokroju pożarów. Niemniej z uwagi na fakt, że spora część obywateli jest na bakier z prawem, to właśnie przestępcy są naszym celem numer jeden. W toku zmagań musimy więc śledzić kryminalistów przy pomocy setek kamer, pomiędzy którymi możemy swobodnie się przełączać, robić im zdjęcia, wskazywać ich pozycje na mapie stróżom prawa oraz na bieżąco zbierać materiał dowodowy i pozyskiwać przydatne informacje. Spider-Man to trzecioosobowa gra akcji, którą najłatwiej porównać do serii Batman, Arkham, zwłaszcza w kwestii płynnej i efektownej walki. Starcia są jedną z głównych atrakcji produkcji. Bohater wykorzystuje pięści, nogi, pajęczynę oraz elementy otoczenia. Może więc na przykład chwycić pajęczyną znajdujący się niedaleko worek z piaskiem i cisnąć nim w oponenta, czy też wyrzucić wroga w powietrze i przykleić go do pobliskiej ściany. Da się także strzelać i zastawiać pułapki, które przydają się na przykład podczas sekwencji skradankowych, w trakcie których zamiast wdawać się w bezpośredni konflikt, po cichu przemieszczamy się po ścianach, eliminując po drodze kolejnych bandziorów. Akcja Spider-Man rozgrywka się w Nowym Jorku, więc w grze nie brakuje eksploracji. Człowiek-pająk potrafi bez problemu chodzić, a nawet biegać po pionowych ścianach, używać pajęczyny do kołysania się i szybszego przemieszczania się na większe odległości itd. 16 sierpień. Gloomwood to pierwszoosobowa gra akcji typu Immersive Sim. Gracz otrzymuje dużą swobodę eksploracji każdej mapy oraz wyboru metod realizacji zadań. Bohater jest słaby, dlatego najczęściej opłaca się stosować podejście skradankowe, nie jest jednak bezbronny, w razie potrzeby potrafi skutecznie eliminować przeciwników w otwartych konfrontacjach. Nie możemy jednak pozwolić sobie na to zbyt często, gdyż podczas zabawy nie znajdujemy dużych ilości amunicji, więc każdy nabój jest na wagę złota. Mapy pełne są alternatywnych ścieżek i ukrytych przejść. Do tego zachowaniem wrogów i postaci niezależnych rządzą rozbudowane algorytmy sztucznej inteligencji. Dzięki temu gra dynamicznie reaguje na nasze poczynania. Gloomwood oferuje rozbudowane mechanizmy skradania, obejmujące m.in. chowanie się w cieniach oraz realistyczną symulację rozchodzenia się dźwięków. Gra oddaje także w nasze ręce duży wybór różnych przydatnych akcji, takich jak wychylanie się zza rogów, spoglądanie przez szczeliny w drzwiach, podsłuchiwanie rozmów czy podciąganie się i opuszczanie z wystających elementów otoczenia. Gdy decydujemy się na walkę, możemy korzystać z arsenału obejmującego m.in. laskę z ukrytą szpadą, sześciostrzałowy rewolwer, strzelbę oraz karabin z harpunem. Do naszej dyspozycji oddanych zostaje także wiele typów pułapek. Gra przenosi nas w niedaleką przyszłość do roku 2030. W wykreowanej przez autorów rzeczywistości triumfy świeci stworzony przez korporację Matterhorn nowy brutalny sport, tytułowy Rollerdrome, w którym rolkarze muszą przeżyć na pełnych pułapek i wrogów arenach. Gracz wciela się w jedną z zawodniczek biorących udział w wielkim turnieju. Jej celem jest przetrwanie oraz odkrycie prawdziwych powodów zorganizowania tych rozgrywek przez Matterhorn. Rollerdrome to gra akcji, w której wydarzenia obserwujemy z kamery umieszczonej za plecami postaci. Nasza bohaterka porusza się na rolkach, co pozwala jej błyskawicznie przemieszczać się po mapach. Może również wykonywać różnorodne akrobacje, pomocne w nawigacji oraz walce. Areny są zapełnione przeciwnikami, zarówno ludzkimi, jak i mechanicznymi. Gracze uzyskują dostęp do bogatego arsenału broni. Zabijanie nieprzyjaciół regeneruje zdrowie naszej postaci, a wykonywanie trików uzupełnia amunicję. W Way of the Hunter akcję oglądamy z perspektywy pierwszej osoby, FPP. Produkcja oddaje nam do dyspozycji dwie rozległe mapy, jedną ulokowaną w Stanach Zjednoczonych, a drugą w Europie o powierzchni ponad 140 metrów kwadratowych każda. Jak sugeruje tytuł i tematyka gry, w trakcie rozgrywki zajmujemy się polowaniem na rozmaite zwierzęta.
Te ostatnie posiadają realistyczne modele zachowań, co dotyczy zarówno ich reakcji na naszą obecność, jak i miejsc ich bytowania. By dopaść swoją zdobycz, musimy opanować sztukę odszukiwania tropów zwierząt i podążania za nimi oraz analizy plam krwi. Poza tym należy często korzystać z lornetki, by dostrzec cel z bezpiecznej odległości. Kiedy natomiast ofiara znajdzie się w naszym zasięgu, nie pozostaje nam nic innego, jak odbezpieczyć broń, wymierzyć i oddać strzał. Tytuł oferuje możliwość dokonania inspekcji strzału, odtwarzanie i swobodne przewijanie nagrań pozwala dokładnie przeanalizować tor lotu pocisku. Jest to o tyle ważne, że gra w realistyczny sposób symuluje balistykę i zachowanie kul. Nagrodami za dobrze oddane, a co za tym idzie śmiertelne, strzały są trofea, których jakość zależy między innymi od kondycji fizycznej i wieku naszego celu. 18 sierpień. Red Matter 2 zabiera nas w podróż do uniwersum science fiction, w którym Unia Atlantycka, UN, Atlantic Union i Ludowa Republika Wolgrawi, People's Republic of Wolgravia, uczestniczą w kosmicznym wyścigu na szeroką skalę. Po wydarzeniach przedstawionych w pierwszej odsłonie cyklu agent Epsilon musi przemierzyć rubieże Układu Słonecznego, by zbadać źródło sygnału alarmowego nadanego przez jego starego przyjaciela. Po drodze protagonista odkrywa mroczne tajemnice Wolgravii, a także dowiaduje się więcej na temat tytułowej czerwonej materii. W Red Matter 2 akcję oglądamy z perspektywy pierwszej osoby FPP. W trakcie rozgrywki przemierzamy różnorodne lokacje, wśród których prym wiodą wnętrza rozrzuconych po Układzie Słonecznym placówek badawczych. Eksplorując je, śledzimy rozwój historii i rozwiązujemy pomysłowe zagadki, co pozwala nam popchnąć akcję do przodu. Przemieszczanie się po poziomach ułatwia, a sekcje platformowe uatrakcyjnia obecność plecaka odrzutowego, który pozwala nam dostać się do wysoko położonych miejsc. Wśród czekających na rozwiązanie łamigłówek pojawia się hakowanie terminali, do czego wykorzystujemy specjalne narzędzie. Poza tym na naszym podorędziu znajduje się broń, która przydaje nam się zarówno do walki z przeciwnikami, jak i do rozwiązywania niektórych zagadek środowiskowych. Historia gry rozgrywa się w upadłym królestwie, które przez wiele lat budowało swoją potęgę na rozmaitych mocach alchemicznych. Gdy cena stosowania tych rozwiązań wyszła na jaw, podjęto próbę zrezygnowania z nich. Kraj pogrążył się w chaosie, a na jego ulice wyszły rozmaite monstra. Głównym bohaterem produkcji jest niejaki Corves, tajemnicza postać nosząca strój przypominający ubrania doktorów plagi. Jako jedyny zna on przyczyny katastrofy, niestety utracił pamięć o nich. Sięgając do swoich wspomnień, natrafia tylko na kolejne tajemnice. By je zrozumieć, musi badać kolejne zakątki królestwa i zdobywać odpowiednie przedmioty, przybliżające go do uratowania sytuacji. Ilość oraz rodzaj znalezionych wspomnień determinuje również, w jaki sposób historia Corvusa się zakończy. 19 sierpień. Rozgrywka w Madden NFL 23 stanowi delikatną ewolucję względem poprzednich odsłon. W celu zwiększenia przyjemności z zabawy wprowadzono poprawki w zachowaniu zawodników oraz dodano nowe czynniki wpływające na ich sposób gry. Najważniejszym z nich są kontrakty. Wysokość zapłaty przewidziana w umowie zawodnika określa, ile wysiłku będzie on wkładał w mecze. Jako gracz w znaczącym stopniu kontrolujemy poczynania sportowców. Możemy podejmować różne zagrania taktyczne oraz wykonywać wszystkie akcje, jakie mają miejsce w realnym futbolu amerykańskim. Podajemy piłkę, szarżujemy, gramy dołem itd. Wszystko to zużywa poziom wytrzymałości zawodnika, określający, jak skuteczny będzie podczas rozgrywki. Wszyscy mają swoje unikalne statystyki, określające ich umiejętności w danym zakresie, kondycja, celność podań, szybkość itp. Na konsolach nowej generacji, PlayStation 5 i Xbox Series X, udostępniono dodatkowo tryb Field SNSE. Wprowadza on kolejne usprawnienia w kontrolowaniu zawodników, dzięki czemu ich ruchy oraz zachowania są jeszcze realistyczniejsze, bardziej złożone i operują na usprawnionym modelu fizyki. 22 sierpień. W Ultimate Fishing Simulator 2 akcje obserwujemy z perspektywy pierwszej FPP lub trzeciej osoby TPP. Na potrzeby gry przygotowano szereg łowisk inspirowanych prawdziwymi miejscami, wśród których znalazły się egzotyczne lokacje skąpane w promieniach słońca, skute lodem jeziora w zimowej scenerii, a także rwące rzeki w otoczeniu jesiennego krajobrazu. W każdym z nich napotkamy odmienne gatunki ryb, których wygląd i zachowanie oddano z dbałością o szczegóły. W przeciwieństwie do pierwszej części serii,
Tym razem ryby nie tylko są stale obecne w łowisku, lecz również występują w różnych jego częściach, w zależności od gatunku. Przykładowo, karpia najłatwiej złowić przy piaszczystym dnie, z kolei drapieżniki pojawiają się najczęściej tam, gdzie jest gęsta roślinność. Poza tym ich bytowanie w danym miejscu zależy od pory dnia. 23 sierpień. W Midnight Fight Express akcję ukazano w widoku izometrycznym. Na grę składa się 40 różnorodnych poziomów. Podczas zabawy wcielamy się w bohatera, który przemierza miasto, walcząc z zastępami atakujących go przeciwników. Wrogów eliminujemy, robiąc użytek z pięści i nóg oraz korzystając z broni białej, jak noże czy stalowe rurki, i różnorodnych gadżetów pokroju Linki, która pozwala nam błyskawicznie doskakiwać do nieprzyjaciół. Ponadto podczas pojedynków możemy robić użytek z elementów otoczenia oraz wykonywać brutalne finishery. Starcia są nie tylko widowiskowe, lecz także niebywale dynamiczne, to też w ich trakcie musimy wykazywać się zręcznością i refleksem, by w porę wykonywać uniki i blokować ciosy oraz wyprowadzać szybkie kontrataki. Od czasu do czasu uliczne porachunki są zastępowane przez widowiskowe strzelaniny i pościgi, podczas których korzystamy z broni palnej. W miarę postępów rozwijamy bohatera, odblokowując różnorodne dodatki kosmetyczne, a także zyskując dostęp do nowych broni i ataków. Saints Row jest prequelem całego cyklu, jednocześnie stanowiącym jego miękki reboot. Akcje tej produkcji osadzono przed wydarzeniami przedstawionymi w pierwszej części serii. Gra zabiera nas w podróż do Santo Ileso na południowym zachodzie Stanów Zjednoczonych, gdzie narodzili się tytułowi święci. W trakcie rozgrywki wcielamy się w bohatera, który pnie się po szczeblach przestępczej kariery, próbując zbudować własne przestępcze imperium wraz z takimi osobistościami jak Nine, Kevin oraz Ellie. Zadanie nie jest łatwe, gdyż protagonista i jego świta muszą zmierzyć się z licznymi przeciwnikami w postaci Los Panteros, Idoli czy Marszalli. W Saints Row akcję obserwujemy z perspektywy trzeciej osoby, TPP. Zabawę rozpoczynamy od stworzenia postaci, o której płci i wyglądzie decydujemy samodzielnie. Dalej nie pozostaje nam nic innego, jak rzucić się w wir przestępczych przygód. Gra oferuje największy w historii serii i najbardziej zróżnicowany otwarty świat, na który składa się metropolia i okalające ją tereny, na czele z piaszczystą pustynią. Przemierzamy go na piechotę bądź za sterami licznych pojazdów oraz maszyn, jak samochody, motocykle, samoloty i śmigłowce, a nawet bardziej niecodzienne środki lokomocji pokroju hoverboardów czy gokartów. Swoistą wisienką na torcie jest kombinezon do szybowania, który pozwala pokonywać długie dystanse w powietrzu w przyjazny dla środowiska, choć niekoniecznie bezpieczny w sposób. Mapę podzielono na 5 obszarów, a chcąc przejść kontrolę nad każdym z nich, musimy wykonywać misje oraz walczyć z zastępami przeciwników. Wrogów eliminujemy, robiąc użytek z rozbudowanego arsenału obejmującego zarówno broń białą oraz palną, jak i nieco bardziej egzotyczne narzędzia mordu. 25 sierpień. Zgodnie z tytułem, gra bazuje na japońskiej marce science fiction, którą zapoczątkował wyemitowany w 1979 roku serial animowany Mobile Suit Gundam. Akcja SD Gundam Battle Alliance toczy się w alternatywnej rzeczywistości, znanej jako G Universe, gdzie wydarzenia z głównego kanonu fabularnego zostały przedziwnie wykrzywione. Do tego przedziwnego wymiaru udają się bohaterowie z różnych całej marki. Ich zadaniem jest naprostowanie tych historii i przywrócenie im pierwotnego charakteru. SD Gundam Battle Alliance to klasycznie zrealizowane japońskie RPG akcji. Podczas zabawy gracz kieruje potężnym mekem, przemierza duże mapy i walczy z hordami wrogów oraz różnorodnymi bossami. Każda misja bazuje na słynnej sekwencji z animowanych odsłon marki, ale prezentowana jest w zmodyfikowanej wersji, którą gracz musi wyprostować swoimi działaniami. 26 sierpień. Fallen Legion, Sins of an Empire zabiera nas w podróż do Fenumi. Po śmierci władcy to fantastyczne królestwo ogarnął prawdziwy chaos, a następczyni tronu, czyli księżniczka Cecil, musi stoczyć prawdziwą walkę o swoje dziedzictwo. W Fallen Legion, Flames of Rebellion możemy spojrzeć na tę samą historię niejako z drugiej strony barykady, prowadząc do boju generała Legatusa Laendura, będącego wrogiem Cecil. Trzecia składowa opisywanej kompilacji, czyli Fallen Legion Revenants, przenosi nas do zamku Welkin, który po opanowaniu całego świata przez tajemniczą zarazę stał się ostatnim bastionem ludzkości.
Fortecą rządzi szalony tyran, któremu przeciwstawia się Lucien, będący głównym bohaterem, i jego nietypowa sojuszniczka upiorka Rowiny. W Pac-Man World Repats wcielamy się w tytułowego Pac-Mana, który przybywa do domu w dniu swoich urodzin. Ku swemu przerażeniu protagonista odkrywa, że cała jego rodzina i wszyscy przyjaciele, którzy przybyli na jego urodzinowe przyjęcie, zostali porwani przez duchy. Bohaterowi nie pozostaje nic innego, jak wyruszyć na Wyspę Duchów i uratować swoich bliskich, a także rozprawić się z Stockmanem, który stoi za całym zamieszaniem. W Pac-Man World Repats akcję oglądamy z kamery zawieszonej nad bohaterem. W trakcie rozgrywki przemierzamy lokacje, w których skaczemy po platformach, unikamy duchów oraz zjadamy owoce i zdobywamy rozmaite power-upy. Wśród tych ostatnich prym wiodą Metal Pac-Man, który pozwala Herosowi poruszać się pod wodą, a także Mega Pac-Man, umożliwiający protagoniście zapołowanie na duchy. Dodatkowo czekają tu na nas długie i wymagające starcia z bossami. Łącznie na odwiedzenie czeka 6 obszernych poziomów utrzymanych w różnorodnej estetyce: piracka lokacja, ruiny, plac zabaw, fabryka, posiadłość, a nawet etap kosmiczny. Akcja gry toczy się w niedalekiej przyszłości. Chroniąca świat istota znana jako Ayan wykrywa nadchodzącą katastrofę i wysyła swoje podwładne cybernetyczne agentki Ringo i Figę, aby chroniły dwie osoby zdolne zapobiec temu nieszczęściu. Po przybyciu na Ziemię okazuje się jednak, że cele ich ochrony zostały już zamordowane. Dlatego dzięki wykorzystaniu mocy Ayanu oboje zostają wskrzeszeni. Ocaleni w ten sposób ludzie to mężczyzna znany jako Arrow oraz kobieta Milady. Oboje potrafią przywoływać oraz kontrolować demony i wspólnie z cybernetycznymi agentkami Ayanu spróbują odkryć, co zagraża Ziemi oraz znaleźć sposób na zapobieżenie katastrofie. 30 sierpień. W Destroy All Humans 2. Reprobet akcję obserwujemy z perspektywy trzeciej osoby, TPP. Gra została podzielona na misje, które rzucają nas w różne zakątki świata. Podczas zabawy mamy okazję zwiedzić nie tylko Stany Zjednoczone, lecz również Wielką Brytanię, Związek Radziecki, Japonię, a nawet powierzchnię Księżyca. Wykonując stawiane przed nami zadania, przemierzamy rozległe poziomy o otwartej strukturze i siejemy popłoch wśród ziemian, zwłaszcza tych wrogo nastawionych do kryptołu. Na naszej drodze stają nie tylko ludzie, lecz również potwory pełniące funkcje bossów. Z przeciwnikami radzimy sobie przy pomocy szerokiego wachlarza wymyślnych broni i gadżetów oraz specjalnych umiejętności naszego Furona. Wśród dostępnych narzędzi mordu pojawiają się zarówno doskonale znane z pierwszej części serii, aczkolwiek znacząco je podrasowano, jak i szereg nowych, na czele z deszczem meteorytów. Kryptoł jest wyposażony w plecak odrzutowy, co pozwala mu dotrzeć w trudno dostępne miejsca. Dodatkowo od czasu do czasu kosmita zasiada za sterami latającego spotka, którego lasery mogą równać z ziemią całe miasta. W miarę postępów rozwijamy bohatera. Porwanych ludzi możemy przerabiać na koktajle dna, które służą do ulepszania jego zdolności. Naszym zadaniem jest dobranie zespołu z pełnej listy zawodników i pracowników na sezon 2022 F1 i poprowadzenie go do zwycięstwa, dbając o najdrobniejsze szczegóły. Musimy kontrolować wyniki członków naszej ekipy, a także mieć na oku wschodzące gwiazdy konkurencji, aby zapewnić sobie przewagę. Nie omija nas również zarządzanie finansami i inżynierią. Wybieramy nowe części do bolidów. Aby uzyskać dominację na torze, możemy postawić na zrównoważony system albo wyróżnić się odważnymi rozwiązaniami. Wszystkie te aspekty zwieńczamy strategią na poszczególne wyścigi i decyzjami podejmowanymi już w ich trakcie, od wyboru momentu zjazdu do pit stopu i zmiany opon po wskazówki udzielane kierowcy. Nadrzędnym celem jest realizowanie krótko- i długoterminowych zadań, by wykazać się przed zarządem zespołu. Immortality jest trzecią po Her Story i Telling Lies, narracyjną przygodówką w dorobku słynnego Sama Barlowa. Produkcja utrzymana w klimatach horroru, powstała we współpracy ze znakomitymi twórcami jak Alan Scott Gambit Królowej, Amelia Gray MR, Robot oraz Barry Gifford, Zagubiona Autostrada, Dzikość Serca. Wydaniem opisywanej produkcji zajęła się firma Half Mermaid. Główną bohaterką gry Immortality jest Marysa Marcel, młoda kobieta, której udało się spełnić marzenie o zostaniu aktorką. Dziewczyna wystąpiła w 3 filmach, jednak żaden z nich nie ujrzał światła dziennego. Po ostatnim klapsie na planie trzeciego dzieła Two of Everything Marysa zaginęła w tajemniczych okolicznościach.
W grach wchodzących w skład Teenage Mutant Ninja Turtles, The Kawabunga Collection wcielamy się w tytułowe wojownicze żółwie ninja. Leonardo, Donatello, Rafael i Michelangelo walczą w nich z siłami zła, uosabianymi między innymi przez Shreddera, Bebopa czy Rocksteady'ego. Dopełnieniem tego wszystkiego jest specjalne muzeum, w którym gracze mogą zapoznać się z materiałami graficznymi zaczerpniętymi z serialu animowanego i komiksów, a także między innymi z rozmaitymi szkicami koncepcyjnymi. W produkcje wchodzące w skład zestawu Teenage Mutant Ninja Turtles, The Cowabunga Collection, można grać w pojedynkę lub w lokalnym trybie multiplayer. Ponadto gry Teenage Mutant Ninja Turtles Arcade, Teenage Mutant Ninja Turtles, Turtles in Time, Teenage Mutant Ninja Turtles, The Hyperstone Heist oraz Teenage Mutant Ninja Turtles Tournament Fighters umożliwiają multiplayerową rozgrywkę przez internet. Teenykin zabiera nas w podróż w daleką w przyszłość. W 2748 roku młody astronauta imieniem Milo na nowo odkrywa dawno zapomnianą planetę Ziemię. Protagonista niezwłocznie teleportuje się na błękitny glob, jednak będąc na miejscu odkrywa, że wpakował się w olbrzymie tarapaty. I to dosłownie olbrzymie, bo stał się malutki, przez co nawet niepozorna osa może stanowić dla niego wielkie niebezpieczeństwo. Jakby tego było mało, wszyscy ludzie zniknęli w tajemniczych okolicznościach i wydaje się, że czas zastygł w miejscu w 1991 roku. Na szczęście nasz podopieczny może liczyć na pomoc ze strony tytułowych maciubków tajemniczych stworzeń, których siłą jest liczebność. Milo nie ma innego wyjścia, chcąc odnaleźć drogę powrotną, musi ruszyć w podróż przez wielki dom, który skrywa klucz do rozwikłania największej zagadki Ziemi. 31 sierpnia. W Skate akcję oglądamy z perspektywy pierwszej osoby, FPP. Podczas zabawy eksplorujemy rozległe podziemia, których konstrukcja przypomina labirynt. Drogi często rozchodzą się w kilku kierunkach, oferując odmienne wyzwania. Przemierzając piekło, stawiamy czoła istnym tabunom przeciwników. Nieprzyjaciół eliminujemy, robiąc użytek przede wszystkim z broni palnej. W nasze ręce oddano między innymi karabin maszynowy, strzelbę, a także nieco bardziej wymyślne narzędzia mordu, jak choćby kusze z wybuchowymi bełtami. Dodatkowo każda broń posiada alternatywny tryb ognia. Zabawę urozmaicają proste sekcje zręcznościowe. Oprócz szeregowych demonów i potworów, które jak przystało na mięso armatnie, występują tu w ilościach hurtowych, od czasu do czasu na naszej drodze stają potężni strażnicy. Strzegąc dostępu do kamieni, po które Skate udał się do piekła, ci ostatni pełnią rolę bossów, a ich pokonanie wiąże się przede wszystkim z koniecznością nafaszerowania ich cielsk niezliczoną ilością naboi oraz wykazania się dużą zręcznością i refleksem. Gry, które prawdopodobnie mają ukazać się w sierpniu. Zadaniem gracza w 20 Minutes Till Dawn jest przetrwanie ataku hordy potworów inspirowanych prozą Howarda Phillipsa Lovecrafta przez tytułowe 20 minut. Aby osiągnąć cel, należy wybrać jednego z kilku bohaterów. Na start udostępniono 7 postaci posiadających unikalne cechy i będących w stanie posługiwać się wieloma różnymi typami broni. Razem z ponad 50 ulepszeniami do tych ostatnich, ich odmienne połączenia zapewniają wielorakie synergie. Gra oferuje unikatowy gameplay przy każdym podejściu. Wielokrotnie przechodząc 20 Minutes Till Dawn niejako od początku, takie są w końcu założenia rogalików, gracz niemal przez cały czas ma do odblokowania przedmioty, które mogą mu znacząco ułatwić przyszłe rozgrywki. Wraz z czynionymi postępami, można zyskać dostęp do wyższych poziomów trudności, zapewniających nie tylko większe wyzwanie, ale również bardziej zróżnicowane zastępy przeciwników. Zgodnie z tradycjami serii, gra pozwala zasiąść za kierownicą najszybszych sportowych samochodów. Autorzy uzyskali oficjalne licencje wielu producentów, dzięki czemu w grze znalazły się maszyny takich marek jak Ferrari, Porsche, Lamborghini czy V-Motors. W sumie możemy zgromadzić ponad 50 różnych wozów. W Asphalt 9 Legends model jazdy jest mocno zręcznościowy, nacisk położono na dynamikę i efektowność wyścigów, a nie realizm. Po maksymalnym naładowaniu paska Nitro możemy na krótką chwilę osiągnąć prędkości przekraczające granice dźwięku, a wśród dostępnych manewrów nie zabrakło obrotu o 360 stopni, szczególnie przydatnego przy atakowaniu rywali.
Gracze mogą szaleć na 70 trasach i większość z nich zawiera rampy pozwalające na wykonywanie szaleńczych akrobacji, jak i wiele naturalnych zagrożeń, takich jak na przykład tornada na torach w Stanach Zjednoczonych czy lawiny w Himalajach. W Despot S Game akcję oglądamy z lotu ptaka. W trakcie rozgrywki nasza drużyna przemierza posępny labirynt i mierzy się z hordami przeciwników. Na ich drodze stają różnorodne maszkary od ludożerczych kapust, przez zabójcze roboty, skończywszy na nekromantach i ich armiach szkieletów. Choć początkowo protagoniści są bezbronni, szybko zdobywają różnorodne narzędzia mordu, na ich podorędziu może znaleźć się zarówno konwencjonalny oręż, pokroju mieczy bądź pistoletów, jak i bardziej wymyślny rynsztunek, pokroju miotaczy zwietrzałych prekli czy magicznych królików w kapeluszu. Poza tym postacie zdobywają specjalizacje, stając się wojownikami, magami, kultystami czy strzelcami, a także różnorodne mutacje, które zwiększają ich potencjał bojowy. Starcia z przeciwnikami toczą się automatycznie, nasza rola sprowadza się do strategicznego rozmieszczenia jednostek. Magów należy ustawiać za wojownikami, przed którymi warto postawić na przykład lodówki pochłaniające obrażenia i obserwowania chaosu panującego na polu walki. Warto przy tym pamiętać, że labirynt jest generowany proceduralnie, co sprawia, że po każdym rozpoczęciu zabawy czekają tam na nas nowe wyzwania i atrakcje. Akcja Hooked On You dzieje się w uniwersum Dead by Daylight. Podczas przygody byt przenosi nas do rajskiego wymiaru plażowego. Tam będziemy romansować z czterema zabójcami znanymi z DBD łowczynią, widmem, traperem lub zjawą. Twórcy zabali, by fabuła miała różny przebieg. Wszystkie relacje z zabójcami mogą mieć różny przebieg. Od naszych wyborów zależy, czy wzbudzimy sympatię zabójcy, czy też zostaniemy znienawidzeni. W Iconey Island, An Earthlock Adventure akcję oglądamy z lotu ptaka. Eksplorując wyspę, stopniowo odkrywamy jej sekrety i poznajemy bliżej jej mieszkańców. Wśród tych ostatnich prym wiodą różnorodne STWRKI. Jako że każdy z nich posiada unikalne umiejętności, które z czasem okazują się niezwykle przydatne, warto próbować się z nimi zaprzyjaźnić, by następnie móc przejmować nad nimi bezpośrednią kontrolę. Ponadto w grze zaimplementowano rozbudowany system craftingu. Po zdobyciu określonych surowców, pozwala nam on tworzyć przydatne narzędzia, a także wznosić rozmaite konstrukcje. Dzięki temu z czasem nie tylko nasza osada staje się bazą wypadową z prawdziwego zdarzenia, lecz także cała wyspa zmienia się, w zależności od naszego widzimisię. Wcielamy się w grę Irmę, glinianą wojowniczkę, którą prowadzi jeden cel, chce odnaleźć rzeźbiarza i odkryć tajemnicę swojej egzystencji. Podczas wędrówki napotyka wielu wrogów, a także inne istoty poszukujące prawdy i celu w tych mrocznych, niebezpiecznych realiach. Akcję obserwujemy z boku, poruszamy się po dwuwymiarowych platformach w nieliniowym świecie. Walczymy z licznymi przeciwnikami, używając miecza, zaklęć, a także unikalnych broni specjalnych. Wraz z postępami zdobywamy także nowe umiejętności przydatne podczas potyczek. Twórcy postawili na wysoki poziom trudności, zakładając, że gracz będzie ginął często, a do sukcesu doprowadzi go metoda prób i błędów. Przygodę rozpoczynamy tradycyjnie z niewielkim gospodarstwem rolnym zlokalizowanym obok małego miasteczka. Podczas zabawy naszym zadaniem jest jednak nie tylko uprawa roślin, które potem sprzedajemy w celu uzyskania gotówki potrzebnej do rozwoju biznesu. Równolegle konieczne jest również sadzenie nasion, z których wyrastać będą STWRKI, czyli tytułowe ableti. Z ich pomocą możemy bowiem toczyć bitwy z podobnymi nam hodowcami, w których zwycięzca zdobywa nasiona pokonanego. System potyczek jest całkiem rozbudowany. Podczas turowych bitew dowodzimy drużynami stworków o różnych specjalizacjach, a mechanika oferuje sporo taktycznej swobody. Szczególnie istotną rolę w walce odgrywa odpowiednie dobieranie obletów pod względem zdolności, tak aby dobrze współpracowały na polu bitewnym. W ORX akcję oglądamy w widoku izometrycznym. Rozgrywka toczy się na mapach pokrytych siatką kwadratowych pól, a w jej trakcie naszym nadrzędnym celem jest dbanie o bezpieczeństwo królestwa. W tym celu zagrywamy karty pozwalające na budowę murów i innych struktur obronnych, wytyczanie dróg oraz wznoszenie zabudowy zwiększającej nasze dochody, jak farmy czy wioski. Poza tym dzięki nim możemy przyzywać na pole walki jednostki do obrony naszych włości. Łącznie do naszej dyspozycji oddano ponad 300 kart, które podzielono na zestawy przyporządkowane do poszczególnych frakcji. By odblokować daną kartę, należy ją kupić, wydając zgromadzone złoto.
Chcąc szybciej zapełniać skarbiec, musimy nieustannie poszerzać obszar zajmowany przez nasze włości, dzięki czemu z czasem możemy wznosić coraz więcej budynków produkcyjnych. Poza tym w ten sposób w naszym zasięgu znajdują się kolejne krypty, w których możemy znaleźć cenne nagrody i potężne artefakty pozwalające odmienić los niejednej batalii. W pizza pasem akcję oglądamy z lotu ptaka. Podczas zabawy biegamy po ulokowanym na wyspie miasteczku, starając się zjeść jak najwięcej, a co za tym idzie zdobyć jak najwięcej punktów. Lokacji strzegą strażnicy, którzy kiedy tylko nas zauważą, robią wszystko, by nas złapać. Chcąc uniknąć konfrontacji z nimi i wylądowania w klatce, musimy przemykać za ich plecami, a kiedy zostaniemy zauważeni, brać nogi za pas. To ostatnie sprawia, że rozgrywka często staje się szybka i chaotyczna. Niemniej, gra jest warta świeczki, bo w miarę postępów odblokowujemy kolejne fragmenty wyspy, gdzie możemy znaleźć, zgadza się, jeszcze więcej jedzenia. W Salt 2, Shores of Gold akcję obserwujemy z perspektywy pierwszej osoby, FPP. Zabawę rozpoczynamy na pokładzie swojego statku stojącego gdzieś po środku oceanu. Gra nie daje nam żadnych wytycznych i nie udziela wskazówek w kwestii tego, dokąd powinniśmy się udać. Samodzielnie obieramy więc kierunek i ruszamy w podróż po jej malowniczym świecie generowanym proceduralnie. Archipelag, który odkrywamy na własną rękę, składa się z niezliczonych wysp. Choć pomiędzy nimi podróżujemy na pokładzie okrętu, właściwa rozgrywka toczy się na twardym lądzie. Na wyspach roi się od interesujących miejsc. W osadach i miasteczkach napotykamy postacie, które chętnie zlecają nam różnorodne zadania, z kolei w antycznych ruinach, jaskiniach czy obozach piratów znajdujemy zarówno cenne przedmioty, jak i liczne niebezpieczeństwa. Tymi ostatnimi są przede wszystkim przeciwnicy, których eliminujemy przy pomocy broni białej lub z bezpiecznej odległości, korzystając z łuku. Jako że bohater musi jeść, ten ostatni przydaje nam się również podczas polowań na dziką zwierzynę. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, by pożywienie zdobywać w inny sposób, kupując je u handlarzy czy choćby łowiąc ryby. W Scare Ritual akcję oglądamy z perspektywy pierwszej osoby, FPP. Podczas zabawy zajmujemy się przede wszystkim posyłaniem do piachu hord przeciwników. Na naszej drodze stają zarówno szeregowi wrogowie, których eliminacja nie stanowi większego problemu, jak i znacznie potężniejsi, elitarni adwersarze, wymagający wykazywania się sprytem, ścisłej współpracy z pozostałymi członkami drużyny, a niekiedy również rezygnacji z przyzwyczajeń i całkowitej zmiany stylu gry. By usłać mroczne lokacje trupami pokonanych oponentów, korzystamy z różnorodnego oręża od broni białej, przez kusze i granaty, skończywszy na steampunkowej broni palnej. Poza tym zabijanie wrogów zapewnia nam dostęp do tak zwanych cudów, specjalnych perków, wzmacniających lub modyfikujących działanie poszczególnych broni i środków leczniczych. Najważniejszym z cudów jest tak zwany Ultimate, wymagająca naładowania umiejętność, której właściwe wykorzystanie może odmienić losy niejednej potyczki. Rozgrywka w Smelted Kin przypomina rozwiązania znane z klasycznych shooterów 2D. Naszą postacią przemieszczamy się po platformowo skonstruowanych lokacjach, a kiedy zostajemy zaatakowani przez jakiegoś przeciwnika, to myszą wskazujemy kierunek ataku. Protagonistka strzela wtedy serią pocisków, lecących na tyle powoli, byśmy mogli dokładnie zobaczyć tor lotu oraz trafienie każdego z nich. Przeciwnicy mają swój poziom wytrzymałości i mogą się dodatkowo wzmacniać na różne sposoby, na przykład poprzez postawienie specjalnej, energetycznej tarczy. Sami również odpowiadają ogniem, czy to z karabinów, czy z wyrzutni rakiet. Główną bohaterką poruszamy się swobodnie tylko w podziemnych kompleksach opuszczonej kolonii. Na powierzchni planety warunki atmosferyczne są wybitnie niesprzyjające człowiekowi, więc musimy się po niej przemieszczać w specjalnym mechu o pseudoludzkim Essie. Jesteśmy w nim dużo mniej mobilni, ale też bardziej odporni na ciosy oraz posiadamy kilka dodatkowych metod siania zniszczenia wśród wrogów, jak na przykład możliwość wystrzeliwania pocisków balistycznych. Po jednorazowym zakończeniu przygody można rozpocząć zabawę na nowo w ramach nowego trybu, ze zmienionymi zasadami rozgrywki i większym wyzwaniem. Zabawę w Spells Secrets rozpoczynamy od stworzenia postaci. Produkcja może się pochwalić rozbudowanym kreatorem, który pozwala nam wybrać płeć naszego adepta sztuk magii oraz dostosować jego wygląd do indywidualnych preferencji. Dalej nie pozostaje nam nic innego, jak rzucić się w wir przygód. Podczas rozgrywki akcję oglądamy w widoku izometrycznym. Przemierzając szkołę, w której znajdziemy liczne sale wykładowe i korytarze,
zajmujemy się przede wszystkim rozwiązywaniem zagadek i eliminacją przeciwników. W obu przypadkach robimy użytek z magii, choć zabawę rozpoczynamy z jedynie dwoma czarami, w miarę postępów zdobywamy doświadczenie i stopniowo poszerzamy wachlarz dostępnych zaklęć. Poza tym w szkole poukrywano potężne artefakty, które zwiększają potencjał naszych czarów. Wszystko to sprawia, że z czasem możemy łączyć zaklęcia w coraz bardziej różnorodne kombinacje, co z kolei pozwala nam stawiać czoła coraz większym wyzwaniom. Oprócz tego podczas zabawy zdobywamy pieniądze, które możemy przeznaczyć na zakup różnorodnych mikstur od leczących po wybuchowe. W grze naszym zadaniem jest opiekowanie się prymitywną społecznością ludzi i wspomaganie jej rozwoju, aż do poziomu potężnego imperium. Zabawa toczy się w czasie rzeczywistym z opcją aktywnej pauzy, pozwalającej w dowolnym momencie zatrzymać rozgrywkę i na spokojnie wydać rozkazy. Akcja osadzona jest w krainie fantazy, a my bierzemy pod opiekę Adama i Ewę tego świata, czyli pierwszych ludzi, od których rozpocznie się cała cywilizacja. Przed startem rozgrywki definiujemy tę parę za pomocą wielu parametrów, które potem w istotny sposób wpływają na charakter ich potomków. Wszystkie postacie w grze opisywane są za pomocą tzw. atrybutów ciała, umysłu, duszy i serca, co w połączeniu z setkami perków zapewnia dużą różnorodność naszej społeczności. Podczas zabawy musimy dbać o naszych podwładnych, uprawiać role, hodować zwierzęta, budować miasta i rozwijać technologie. Jak na grę fantazy przystało, w TFM, The First Men ludzie nie są jedyną inteligentną rasą, a kontakty z innymi cywilizacjami mogą przybrać zarówno pokojowy, jak i wojenny charakter. Dodatkową atrakcją są przypominające RPG przygody, w których kierujemy grupami bohaterów wypełniających zadania i gromadzących skarby. Dobra, mam nadzieję, że materiał się Wam spodobał i zostawicie jakiś ślad po sobie. Ja teraz się Wam pożegnam. To było zestawienie Premier na PC-ta na miesiąc sierpień 2022. Także trzymajcie się, no i cześć, do następnych premier. Pa!